nami Tomasz Jabłoński. Jutro nie zaboksujesz na meczu w Wyszkowie, jednak prawdopodobnie za tydzień po raz pierwszy zaboksujesz na wyjeździe z drużyną Hoosiers Poland. Wiesz, kto będzie twoim przeciwnikiem, czy póki co proponowane składy nie zostały podane? Nie, jeszcze nie wiadomo dokładnie, jaki skład wystawi Rosja. No, czekamy cały czas. No. Zobaczymy, co będzie się... Koło wystawy muszę trzy różne składy wystawić, więc nie mam pojęcia naprawdę, na jakiego zawodnika trafię. Wyjazd za granicę, w sensie boksowanie na wyjeździe, wiąże się dla ciebie z jakąś większą, mniejszą presją? Nie, chyba nawet łatwiej będzie boksować. Jak dla mnie mniejszy stres u siebie, jednak zawsze swoje kibice, większa adrenalina, większy stres trochę przed walką, a myślę, że na Rosji będzie na pewno ciężej wygrać na punkty. Wiadomo, że sędziowie będą trochę bardziej przychylni dla nich, ale myślę, że damy radę. Jak wyglądały twoje treningi po wygranej na Grand Prix w Gdańsku? Przygotowałem się teraz, jeszcze rozłapałem trochę luzu, szybkości, wagę do końca zrobiłem i myślę, że jestem w dobrej predyspozycji. Trzymamy kciuki za twoją przyszłotygodniową walkę. Dzięki wielkie.